Jaki powinien być sos do sałaty? Smaczny? Aromatyczny? Właśnie taki zaraz sos przygotujemy. Klasyczny sos vinaigre. Z czego składa się klasyczny sos vinaigre? Olej, bo ja używam oleju. Jeśli lubicie, możecie użyć do sosu vinaigre oliwy oczywiście. Używam do przygotowania słoika, który można hermetycznie zamknąć, więc wlewam olej. Smak ostry i aromatyczny nada sosowi musztarda. Ja zwykle używam musztardy miodowej. Bardzo lubię smak słodki. Dodam jeszcze trochę cukru. Zamiast cukru możecie dodać miodu. Czego nam jeszcze tu brakuje? Kwaśnego smaku. O, jego jest trochę w musztardzie, ale ten smak z soku z cytryny będzie super. Więc wyciskam sok z połowy cytryny. Są tacy, którzy dodają octu. Odrobina wody. Wody około 1/3 co oleju. Nie zapominam o soli. Sos powinien być słony. Oczywiście świeżo zmielony czarny pieprz. Grubo zmielony. Taki ma wyjątkowy smak i aromat. Ja lubię dużo pieprzu, świeżo zmielonego, bo on pachnie obłędnie. Czosnek. Czosnek pieczony. Wyciskam czosnek do słoiczka. Mamy wszystko. Wszystkie składniki w słoiku. Teraz słoik zamykamy. I metodą potrząsania tworzymy bardzo przyjemną emulsję. Wystarczy kilka chwil. Zobaczcie. Tak wygląda najlepszy moim zdaniem sos vinaigre na świecie. Przygotowałem sałatę z pomidorkami i teraz tym sosem ją poleję. Pamiętajcie, żeby za każdym razem przed polaniem sałatki sosem dokładnie go wymieszać. Ten sos ma również tą zaletę, że można go wziąć ze sobą do pracy albo do szkoły w oddzielnym pudełeczku i polać sałatkę tuż przed podaniem. Bo jeszcze raz przypomnę, nie ma efektu świeżego czosnku. Nie ma, ani troszeczkę. Można zjeść w środku dnia i można się uśmiechać i kogoś pocałować. Taki to fajny sos. Polecam serdecznie. Niamniamowy sos vinaigre do każdej sałaty.